trzymamy kciuki. Duża radość, ponieważ jej marzenia się spełniły i ten pierwszy start, wiadomo, zawsze jest najtrudniejszy, tym bardziej, że pierwszy raz startowała jako pierwsza z zawodniczych Polski. Jesteśmy w Tomaszu, ja myślę, że będę wyrazić, że tego, co myślą wszyscy mieszkańcy, że jesteśmy dumni, po 16 latach mamy w końcu swojego przedstawiciela na Igrzyskach Olimpijskich, Pyeongchang, i to najmłodszego w historii, najmłodszego w tej ekipie. Pierwszy bieg, jak to mówią, pierwsze koty za płoty, czekamy teraz na kolejne. Miała rywalkę bardzo mocną, no i chciała po prostu z nią nawiązać, przynajmniej na początku dystansu, równorzędną walkę, ale mówię, no wynik, nawet w porównaniu z koleżankami z drużyny, no jest wartościowy. No. Cieszymy się, że złapała takie doświadczenie i że mogła tyle zyskać na tych igrzyskach. Dobrze jest, dobrze jest. No, super. Super. Przetarłaś się. Jechałaś tak, z dziewczyną naprawdę mocarną, no i chciałaś koniecznie jej dorównać. Dobrze jest. Ciężki dzień. Nie czułam się za dobrze na tym razie, ale myślę, że teraz do przodu wszystko idzie. Tak jest. Tak. I tego się trzymamy. No i liczymy na tysiąc, ale jeszcze bardziej na drużynę. Tak. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy. Trzymaj się. No.